co się stało między 24 lutego tego roku a dzisiaj, że węgiel dla odbiorców indywidualnych wydobywany z polskich kopalń podrożał? Sprawa jest niezwykle poważna, ponieważ polski węgiel od czasu wybuchu wojny dla polskich odbiorców, polski węgiel wydobywany w polskich kopalniach, tak, podrożał ponad 100%. W niektórych sortymentach dochodzi, te podwyżki dochodzą do 200%. Nie znajduję odpowiedzi, co się wydarzyło, tak, dlaczego ten węgiel podrożał. Przecież no, żyjemy tu i teraz. Dajmy na to kopalnia Sobieski, kopalnia Janina, ekogroszek początkiem wojny 700, tam 90 zł około, teraz prawie 1800. Co się wydarzyło niezwykłego, że ten węgiel podrożał? Czy jakieś koszty niesamowicie wzrosły, czy jakaś wydajność pracy uległa zmianie? No bo to są jakby czynniki kosztotwórcze. Przy tych samych zarobkach praktycznie, przy tej samej wydajności pracy, Tauron Wydobycie, ale Polska Grupa Górnicza czy Węglokoks ściągają z rynku od ludzi ceny wielokrotnie wyższe. Są to po prostu marże prawdopodobnie nałożone na ten towar i na tym kryzysie, zasłaniają się Putinem, bogacą się spółki Skarbu Państwa. Coś tu jest nie tak, to jest na pewno nie fair. Dzisiaj słyszymy, że już polski węgiel bywa droższy od tego sprowadzanego z zagranicy. No to świat staje na głowie. Mamy wrażenie, że spółki Skarbu Państwa zarządzane przez ministrów tego rządu żerują na tym kryzysie, żerują na strachu, żerują na niewiedzy ludzi i po prostu nakładają takie marże, opływają w dostatki, a ludzie mają coraz drożej, drożej i drożej, a co gorsze, jeszcze tego towaru nie ma. Zwiększeniu ceny za tonę węgla, niezależnie czy to węgiel energetyczny, czy ekogroszek, czy tak zwany orzech, nie jest związany z sytuacją, jeśli chodzi o notowania węgla na rynkach światowych. Jest związane z tym, że my doskonale wiemy jakie Polska ma podpisane porozumienia klimatyczne. Wiemy, kiedy Polska, w którym roku ma przejść, zakończyć proces dekarbonizacji. Są podpisane umowy, również społeczne. Również związki zawodowe były stroną tej umowy, które jakby potwierdzały konkretny rok. 49 chyba, czy 50 już, ale to nie ma większego znaczenia. Więc wiemy, że ten węgiel będzie nam potrzebny i jestem przekonany, że bezpieczeństwo energetyczne i to, że my używając jeszcze przez co najmniej 28 lat węgla, oczywiście będziemy go używać coraz mniej, byłoby najlepiej, gdybyśmy używali węgla pochodzącego z Polski i nie bylibyśmy wtedy narażeni w żaden sposób na jakikolwiek szantaż. Dzisiaj nie importując węgiel z Rosji, ale importując go z innych kierunków, importujemy go po wyższych cenach niż dają nam nasze kopalnie, nawet po tych podwyżkach. Te podwyżki mają przede wszystkim pokryć wzrost kosztów wydobycia, koszty stali przede wszystkim, które są potrzebne do zbrojenia nowych ścian, ale również sfinansować inwestycje po to, żeby ten węgiel był po pierwsze dostępny, a po drugie dużo tańszy niż ten importowy.